Z brukowanych uliczek Sandomierza wyłonił się talent, który miał zachwycić świat mody. To tutaj, w sercu malowniczego miasteczka, zaczęła się historia Agnieszki Gus, młodej projektantki, która miała zrewolucjonizować polską modę. Agnieszka Gus, synonim elegancji i innowacji, rozpoczęła swoją podróż w tym malowniczym zakątku Polski. Jej prace szybko zyskały uznanie, a jej unikalne podejście do projektowania przyciągnęło uwagę wielu. Już od najmłodszych lat przejawiała pasję do mody, rozpaloną w murach rodzinnego domu. Talent Agnieszki był niezaprzeczalny. Jej rodzina wspierała ją na każdym kroku, dostrzegając w niej przyszłą gwiazdę mody. Posiadała wrodzoną zdolność przekształcania tkanin w zapierające dech w piersiach kreacje, z których każdy ściek był przesiąknięty jej unikalną wizją. Jej projekty były nie tylko piękne, ale i funkcjonalne, co czyniło je wyjątkowymi. Jej projekty, charakteryzujące się czystymi liniami i ponadczasową elegancją, rezonowały z kobietami z wszystkich środowisk. Każda kolekcja była odzwierciedleniem jej pasji i zaangażowania. Jej droga na szczyt była szybka i stabilna, a jej kolekcje prezentowane były na wybiegach od Warszawy po Paryż. Każdy pokaz mody był wydarzeniem, które przyciągało tłumy i zdobywało uznanie krytyków. Mimo sukcesu Agnieszka pozostała skromna, a jej pokora ujmowała wszystkich, którzy stanęli na jej drodze. Jej autentyczność i ciepło sprawiały, że była uwielbiana nie tylko jako projektantka, ale i jako osoba. Agnieszka Gus to prawdziwa inspiracja dla młodych talentów w Polsce i na całym świecie. Wpływ Agnieszki na polską modę wykraczał daleko poza jej znakomite projekty. Jej prace były nie tylko estetycznie zachwycające, ale także pełne głębokiego znaczenia i emocji. Każdy projekt był starannie przemyślany, odzwierciedlając jej unikalne podejście do mody. Była niestrudzoną orędowniczką młodych projektantów, pielęgnując ich talent i dając im głos. Jej zaangażowanie w rozwój młodych talentów było niezrównane, a jej rady były bezcenne. Wielu z tych młodych projektantów, dzięki jej wsparciu, osiągnęło międzynarodowy sukces. Jej pracownia tętniła energią, co świadczyło o jej zaraźliwym entuzjazmie i niezachwianej wierze w siłę marzeń. Atmosfera w jej studiu była zawsze pełna kreatywności i innowacji, a każdy dzień przynosił nowe wyzwania i możliwości. To tutaj, pośród belek tkanin i szkiców, Agnieszka była mentorką dla niezliczonych adeptów sztuki projektowania. Jej studio było miejscem, gdzie marzenia stawały się rzeczywistością, a młodzi projektanci mogli rozwijać swoje umiejętności pod jej czujnym okiem. Była wizjonerką, zawsze przesuwającą granice designu i kwestionującą konwencjonalne pojęcia piękna. Jej innowacyjne podejście do mody inspirowało wielu, a jej projekty były odważne i nowatorskie, często wyprzedzając swoje czasy. Jej kolekcje były odzwierciedleniem jej duszy, doświadczeń i wiary w siłę kobiet. Każda kolekcja opowiadała historię, pełną pasji i determinacji, a jej prace były hołdem dla kobiecej siły i niezależności. Wpływ Agnieszki wykraczał poza modę. Była wzorem do naśladowania dla młodych kobiet w całej Polsce. Jej zaangażowanie w promowanie równości płci i wspieranie młodych kobiet było nieocenione, a jej działania inspirowały kolejne pokolenia. Wykorzystywała swoją pozycję, aby wspierać sprawy bliskie jej sercu, opowiadając się za sprawiedliwością społeczną i zrównoważonym rozwojem. Jej prace w dziedzinie mody były nierozerwalnie związane z jej wartościami, a jej zaangażowanie w kwestie społeczne i ekologiczne było inspiracją dla wielu. Wiadomość o tragicznym wypadku Agnieszki wstrząsnęła narodem. Był to dzień jak każdy inny, słońce jasno świeciło nad tętniącymi życiem ulicami Olsztyna. Agnieszka, w towarzystwie syna Jana, jechała odwiedzić swoją matkę. Los miał jednak inne plany. W ułamku sekundy ich świat legł w gruzach. Pisk opon, ogłuszający huk, symfonia chaosu wybuchła, burząc spokój dnia. Wieści o wypadku rozniosły się lotem błyskawicy, pozostawiając po sobie ślad niedowierzania i rozpaczy. Fala żalu po tragicznym wypadku była świadectwem głębokiego wpływu, jaki wywarła Agnieszka. Sandomierz, miasto, które było świadkiem jej pierwszych kroków jako projektantki, pogrążyło się w żałobie. Branża mody, zarówno w Polsce, jak i na świecie, opłakiwała stratę wizjonerskiego talentu. Hołdy napływały od znanych projektantów, redaktorów mody i celebrytów, którzy wyrażali swój szok i smutek. Jednak to w murach jej rodzinnego domu ból był najdotkliwszy.
Mąż Agnieszki został sam z koniecznością odnalezienia się w niezbadanych wodach żałoby, z sercem roztrzaskanym na milion kawałków. Ból po nieobecności Agnieszki rozbrzmiewał w każdym zakątku życia jej rodziny. Jej śmiech, niegdyś nieustająca melodia, teraz był jedynie prześladującą ciszą. Jej syn, Jan, stanął przed niewyobrażalnym zadaniem odnalezienia się w życiu bezprzewodniej ręki matki. Społeczność zjednoczyła się wokół pogrążonej w żałobie rodziny, oferując słowa otuchy i wsparcia. Przygotowywano posiłki, robiono zakupy, zapewniono opiekę nad dziećmi. To był dowód na siłę i współczucie ludzkiego ducha. Życie Agnieszki Gus, choć tragicznie przerwane, pozostawiło po sobie niezatarty ślad na świecie. Jej dziedzictwo, wplecione w tkaninę polskiej mody, będzie nadal inspirować przyszłych projektantów. Jej projekty, niegdyś prezentowane na wybiegach, nabrały teraz przejmującego znaczenia. Muzea i galerie zabiegały o możliwość zaprezentowania jej prac, zachowując jej dorobek dla przyszłych pokoleń. Jednak prawdziwe dziedzictwo Agnieszki pozostało w sercach tych, których dotknęła, jej rodziny, przyjaciół i współpracowników. Po wypadku w całym kraju rozległ się churalny krzyk o odpowiedzi. Dochodzenie w sprawie wypadku było dokładne i wyczerpujące. Władze skrupulatnie zbadały miejsce zdarzenia, przesłuchały świadków i przeanalizowały dane z pojazdów biorących udział w wypadku. Ustalenia ukazały ponury obraz zaniedbania i lekceważenia podstawowych zasad bezpieczeństwa. Kierowca ciężarówki, który spowodował wypadek, miał na swoim koncie wykroczenia drogowe, a firma transportowa charakteryzowała się niskim poziomem bezpieczeństwa. Tragiczny wypadek, w którym zginęła Agnieszka Gus i jej syn Jan, wstrząsnął całą społecznością. Stał się druzgocącym przypomnieniem o tragicznych konsekwencjach brawury na drodze, pokazując, jak kruche jest ludzkie życie. Ujawnił systemowe błędy i ludzki koszt przedkładania zysków nad bezpieczeństwo. Wypadek ten obnażył zaniedbania w infrastrukturze drogowej. Wypadek pozostawił po sobie niewidzialne blizny, które będą goić się przez lata. Głęboko wyryte w sercach tych, którzy stracili bliskich, te blizny przypominają o ich nieobecności każdego dnia. Rodziny ofiar próbowały pozbierać swoje życie na nowo, starając się znaleźć sens w tej tragedii. Ich droga przez żałobę była świadectwem siły ludzkiego ducha. Społeczność dźwigała ciężar tragedii, jednocząc się w bólu i wsparciu. Rozpoczynając dyskusję na temat bezpieczeństwa na drogach i odpowiedzialnej jazdy, mieszkańcy domagali się zmian. Podkreślono potrzebę wprowadzenia surowszych przepisów, aby zapobiegać podobnym tragediom w przyszłości. Kampanie edukacyjne i nowe inicjatywy miały na celu zwiększenie świadomości i promowanie bezpieczniejszych zachowań na drogach. Tragiczny wypadek wywołał w całym kraju apel o działanie. Obywatele domagali się odpowiedzialności i konkretnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Powstawały petycje wzywające prawodawców do uchwalenia surowszych przepisów dla firm transportowych oraz zwiększenia kar za brawurową jazdę. Publiczne oburzenie odbiło się echem w salach rządowych, skłaniając prawodawców do złożenia obietnicy działania. Rząd ogłosił szereg inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Należały do nich zwiększenie funduszy na utrzymanie dróg, zaostrzenie przepisów dla firm transportowych oraz skuteczniejsze egzekwowanie przepisów ruchu drogowego. Wiele lat po tragicznym wypadku dziedzictwo Agnieszki Gus nadal inspiruje. Jej nazwisko, synonim talentu i klasy, jest zapisane w annałach historii polskiej mody. Jej ponadczasowe i eleganckie projekty są nadal cenione przez tych, którzy mają szczęście je posiadać. Stanowią namacalne przypomnienie o jej niezwykłym talencie i wierze w siłę mody. Jej rodzina, choć naznaczona tragedią, znajduje ukojenie w podtrzymywaniu pamięci o niej. Założyli fundację jej imienia, której celem jest wspieranie młodych projektantów i promowanie bezpieczeństwa na drogach. Tragiczny wypadek był brutalnym przypomnieniem o kruchości życia i nieprzewidywalności losu. Pozostawił po sobie głębokie poczucie straty i społeczność zmagającą się z żałobą. Jednak nawet w obliczu tak niewyobrażalnej tragedii nadzieja trwa. Ogrom miłości i wsparcia ze strony społeczności oraz determinacja w zapobieganiu podobnym tragediom są świadectwem niezłomności ludzkiego ducha. Dziedzictwo Agnieszki Gus nadal inspiruje. Jej historia, choć naznaczona tragedią,
przypomina nam o tym, abyśmy cenili każdą chwilę i realizowali swoje marzenia z niezachwianą.